Tradycyjnie wspólna modlitwa Anioł Pański rozpoczęła konferencję prasową związaną z wręczeniem nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Cisielskiego. To wyróżnienie przyznawane corocznie osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz rodziny. Chciałbym tą nagrodą się podzielić z tysiącami polskich ojców, którzy być może lepiej, a myślę na pewno lepiej ode mnie, wypełniają tą misję. I to jest naszą największą nadzieją, bo tych ludzi nie zobaczymy w mediach, tych ludzi nie zobaczymy na pierwszych stronach gazet, ale ich nie brakuje. Wszędzie, gdzie żyją Polacy, w granicach Rzeczpospolitej i daleko poza granicami Polski. Jerzy Cisielski, polski naukowiec i współtwórca duszpasterstwa akademickiego w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie. Absolwent oraz wykładowca Politechniki Krakowskiej. To z tymi miejscami związany był przez całe swoje życie. Po ogłoszeniu wyników obrad na Politechnice wszyscy przychodzą do Bazyliki, by podczas mszy świętej modlić się w intencjach laureatów nagrody oraz beatyfikacji Jerzego Cisielskiego. Jego poglądy, jego przywiązanie do Kościoła stworzyły mury uniemożliwiające dalszą karierę uniwersytecką, naukową. Ale znosił to i przyjmował to właśnie dlatego, że szczęście najbliższych, ale także przykład, jaki mógł dać innym, były dla niego ważniejsze niż kolejne stopnie i tytuły naukowe. Piotr Ćwik, Archidiecezja Krakowska.